Jesteśmy w jednej z poznańskich kawiarni, a ze mną gość specjalny Marcin Hel. Witaj, Marcin. Witam, cześć. Zdecydowanie za rzadko bywasz przed moją kamerą, mówię ci to zawsze, ale za rzadko bywasz też w Poznaniu. Wróciłeś dopiero co z American Top Team. Z tego co wiem, to miałeś być 5 tygodni, wyjazd skrócony o 2 tygodnie. Dlaczego? Czy możesz się tym z nami podzielić, czy to były sprawy prywatne, o których nie mówimy? No, były to sprawy prywatne, byłem 3 tygodnie. Miało być trochę dłużej, no ale te 3 tygodnie i tak wystarczyły. Fajnie potrenowałem, więc jestem zadowolony. No właśnie, wyjechaliście w czwórkę. Tydzień przed tobą, z tego co dobrze pamiętam, wyjechał Daniel Skibiński. Tydzień po mnie, tak. Tydzień po tobie. Jak było? Całkiem fajna ekipa, mieszkaliście mniej więcej wszyscy wspólnie, poza właśnie Skibą. Jak było, czego się tam nauczyłeś, z kim miałeś okazję posparować? No tak jak mówiłem, było bardzo fajnie. Warunki do treningu i do życia mieliśmy bardzo dobre. Mieszkaliśmy w klubie praktycznie, w takim, można powiedzieć, hostelu przyłączonym do klubu. Z okna widzieliśmy matę, więc mogliśmy zerkać, czy ktoś tam trenuje, co robią, jak były jakieś sparingi, czy jakieś prywatne tarcze w klatce, no to mogliśmy podglądać z góry. Więc no, te warunki mieszkalne były bardzo fajne. Treningi bardzo dobre, jak zawsze. Sparring partnerów dużo nowych osób, chociaż troszkę brakowało może zawodników z Rosji. No, liczyliśmy, że będzie trochę więcej tych zawodników ze wschodu, ale jakoś ich brakowało. Nie wiem, czy jeszcze dojadą, bo normalnie dużo trenuję tam właśnie Rosjan i innych zawodników ze wschodu, no a teraz jakoś ich nie było. No. A czemu ich brakowało? W sensie takim, że to są tacy naprawdę solidni sparring partnerzy, czy tak po prostu? Tak, no to jest taka najmocniejsza ekipa tam. No, zaraz po Brazylijczykach to Ruscy no, dają tak naprawdę mocny opór tam. Jest ich zazwyczaj dość sporo, ci zawodnicy i z UFC, i z ACB no zawsze są wartościowymi sparring partnerami. Widziałam, że miałeś okazję pouczyć troszeczkę Asię Jędrzejczyk z Krętówek. Powiedz mi, czy pojechałeś tam również trochę w roli nauczyciela, czy miałeś okazję gdzieś tam przekazać też trochę swojej wiedzy prywatnej innym zawodnikom z klubu? W takiej roli nie pojechałem, ale faktycznie zostałem poproszony na jednym treningu o pokazanie jakiejś techniki w parterze. No i pokazałem no, taki taką jedną technikę, która mam nadzieję, że się wszystkim podobała. Na tym treningu była też Aśka, więc tam trochę i prywatnie później jeszcze parę rzeczy podpowiedziałem. No i bardzo się cieszę, że zawodnicy właśnie z takiego klubu, nie tylko zawodnicy, ale i trenerzy doceniają jakby moją pracę i mój poziom i chcą się czegoś nauczyć, chcą mnie zapytać o jakąś radę. No, jest bardzo miłe. Na pewno będziesz miał okazję wykorzystać swoje techniki parterowe 17 lutego, ale do tego przyjdziemy chwilę później. Wyjazd skrócony o 2 tygodnie, czy w związku z tym gdzieś tam w kolejnych miesiącach będziesz planował nadrobić te 2 tygodnie i jeszcze odwiedzić American Top Team? Raczej tak. No, raczej chciałbym właśnie kontynuować takie wyjazdy co jakiś czas, gdzieś wyjechać, no niekoniecznie do American Top Team, chociaż no, tak jak mówię, było bardzo fajnie i myślę, że takie wyjazdy akurat w to miejsce dużo dają, ale jest też dużo innych klubów i no, wydaje mi się, że takie zmienianie tego środowiska, zmienianie tych sparring partnerów dużo daje i to trzeba robić, żeby cały czas się rozwijać i żeby nie trenować tylko cały czas z tymi samymi osobami, bo wiadomo, że im po jakimś czasie już poznaje się tych sparring partnerów i te treningi nie są tak efektywne. A czy zamierzasz jakby celować tylko i wyłącznie w Stany, czy jednak cały świat wchodzi w grę? Jakieś jeszcze bardziej dokładnych planów nie ma, ale raczej jakoś nie zamykam się tylko do Stanu. Myślę, że cały świat wchodzi w grę. Dobrze. Przejdźmy na chwilę do ciebie. 17 lutego kolejna walka się szykuje, tym razem tylko i wyłącznie grapplingowa. Skąd taki pomysł? No i przede wszystkim, czy w ogóle musiałeś pytać o zgodę UFC, no bo z tego co widzę, cały czas jesteś traktowany jako ich zawodnik. No, dostałem propozycję walki na Polarisie. To nie będzie turniej, tylko to będzie jakby super, super fight 17 lutego. No, zgodziłem się, bo
bardzo podoba mi się taki pomysł organizowania w ogóle takich super fightów. Zapytałem UFC, co o tym myślą, czy wyrażają na takie coś zgodę. Powiedzieli, że tak, ale od razu zastrzegłem, że jeśli by planowali dla mnie jakąś walkę w tym terminie, czy tam gdzieś w jakimś terminie około tej walki grapplingowej, no to jestem w stanie jakby z tego zrezygnować na rzecz tej walki MMA, więc no cały czas kontakt z UFC mamy, no muszę na razie czekać, no zobaczymy kiedy ta moja następna walka w MMA będzie, ale bardzo się cieszę z tego, że po drodze mogę stoczyć taką walkę grapplingową, jest to jakby kolejne doświadczenie, kolejny sprawdzian swoich możliwości. Twoim rywalem będzie mistrz Cage Warriors. Czy w jakikolwiek sposób ty do takich walk grapplingowych się przygotowujesz? Czy to jest tak, że no nie wymaga to aż tak dużych przygotowań, jak faktycznie te walki w MMA? Czy wymaga, czy nie wymaga? No pewnie jakbym bardzo poważnie to traktował, no to wiadomo, że poświęciłbym temu więcej czasu i bardziej się do tego przygotował. No, ja skupiam się na MMA, przygotowuję się pod walki MMA i tak naprawdę biorąc nawet tą walkę grapplingową, brałem ją z taką myślą po prostu, że będę trenował, może będę robił ciut więcej tego parteru, ale tak naprawdę jakiegoś takiego stricte obozu przygotowawczego pod tą walkę nie zamierzałem robić, no i tak było. No, pojechałem do American Top Team, gdzie robiłem stójkę, zapasy, parter również, ale przygotowywałem się tak, jakbym miał walczyć w MMA, czyli jakby no to cały czas jest głównym celem, a ta walka grapplingowa jest taką trochę odskocznią i wydaje mi się, że te treningi, które robimy, te treningi parteru, które robimy podczas tych przygotowań MMA, wystarczą, żeby dobrze się pokazać na takiej walce. No, to, co może dziać się w takich walkach parterowych, jest dosyć nieprzewidywalne. Czy nie boisz się tego, że jak, no nie daj Boże, przydarzy się coś złego, no to zostaniesz wykluczony na tak długi okres, że po prostu no gdzieś tam UFC może być niezadowolone? Nie, raczej nie, coś złego, coś nieprzewidywalnego może się stać tylko wtedy, gdy zawodnik jest zbyt ambitny i nie klepie technik kończących. No ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że zdrowie jest najważniejsze. Jeśli będzie jakaś technika kończąca, która będzie mi zagrażała, jakaś dźwignia na nogę czy dźwignia na rękę, która będzie mogła mnie wykluczyć z jakichś no, z treningów czy z dalszych startów, to na pewno nie będę bał się odklepać i poddać walki, bo tak jak mówię, właśnie MMA jest najważniejsze i co innego walka MMA, gdzie można tego zdrowia trochę poświęcić, nie za dużo, ale trochę, ale taka walka grapplingowa, no to już raczej będzie bezpieczna. No tak jak mówię, tutaj nic niespodziewanego się nie wydarzy, jeśli zawodnik sam do tego jakby nie dopuści i sam tego nie sprowokuje. No, jeżeli MMA jest najważniejsze, to przejdźmy do tego MMA. Oczywiście życzę Ci, żeby Twoja ręka poszła w górę na Polarisie. No, troszeczkę czasu Cię już nie było, jeżeli chodzi o UFC. Wiem, że walką w Polsce wypełniłeś swój kontrakt na 4 walki. Dowiedziałam się jakiś czas temu, że ten kontrakt, nowy kontrakt, jakby jeszcze nie został podpisany przez Ciebie razem z organizacją. Czy coś w tej kwestii się zmieniło? Czy faktycznie jeszcze jesteś traktowany jako zawodnik, ale jako tako kontraktu nie posiadasz? Jestem traktowany jako zawodnik UFC. No, zostało mi powiedziane po prostu, że kontrakt będzie podpisany przed moją następną walką. No i na tą walkę mam czekać. Kiedy ona będzie, tego dokładnie nie wiem. No tak naprawdę jeszcze nie minęło jakoś bardzo dużo czasu od tej ostatniej walki. No ja się przyzwyczaiłem do tego, że walczę 3 razy w roku i jest to takie w miarę regularne. Możliwe, że tym razem będę... Przepraszam. Możliwe, że tym razem będę musiał poczekać troszeczkę dłużej. No ale w dalszym ciągu no, są zawodnicy, którzy walczą raz w roku w UFC i tak są traktowani z jakichś z różnych powodów, tylko tyle walczą. No ja mam nadzieję, że i tak w tym roku będę miał możliwość stoczyć tych przynajmniej 3 walk. Nawet jeśli ta walka nie wypadnie w marcu, tylko w kwietniu albo nawet w czerwcu czy coś, no to mam nadzieję, że i tak te 3 walki w roku będę w stanie stoczyć. No tak jak mówiłem, no jestem traktowany jako zawodnik UFC, nawet 2 razy już po tej walce miałem kontrolę antydopingową, co też świadczy o tym, że trzymają mnie w gotowości.
jestem też gotowy na to, że w każdej chwili ta walka może wypaść. Tak jak, dlatego, tak jak mówiłem, właśnie przygotowuję się cały czas jakby do tego MMA, skupiam się na tym MMA. Na tym wyjeździe trenowałem nie pod tą walkę grapplingową, tylko pod walkę MMA, także jak będzie jakaś możliwość skoczenia w jakieś zastępstwo czy coś takiego, to zawsze jestem gotowy i podejrzewam, że UFC też może dla mnie coś takiego szykować, więc no, tutaj muszę być cały czas gotowy. No tak jak mówię, no jest szansa, że właśnie, że coś pokaże się trochę szybciej, a jest szansa, że trochę będę musiał więcej na to poczekać, ale ta walka powinna być. Czy jest jakiś miesiąc, na który faktycznie chciałbyś zabiegać? Czy, no nie wiem, może nawet ta gala w Londynie, czy to byłby taki moment, w którym chciałbyś stoczyć walkę? No chyba, że to będzie ten Polaris, no to jednak faktycznie miesiąc po nim może być trochę ciężko. Ja chciałem bardzo walczyć w Londynie na tej gali, ale z tego, co się dowiedziałem, to wszyscy chcieli i tak naprawdę było tam bardzo duże zainteresowanie tą galą. Dużo zawodników chciało tam walczyć i no i faktycznie nie mają tam miejsca na tą galę. Co do innych, no chciałbym walczyć jak najszybciej, no więc każda następna gala po tej gali w Londynie, jak będzie taka możliwość, no to taką walkę będę brał, jak dostanę taką propozycję. No ale tak jak mówię, w dalszym ciągu jest jakby szansa, że ktoś wypadnie przez jakąś kontuzję czy z jakichś innych powodów i będą szukali zastępstwa i wtedy jestem gotowy w każdej chwili wskoczyć. Czy jest jakiś rywal, z którym chciałbyś się teraz zmierzyć? No masz już 4 walki, no bilans niekorzystny 1-3, ale czy jest ktoś, z kim faktycznie chciałbyś się zmierzyć? Może to byłby pojedynek rewanżowy z którymś z tych, których no, pokonać się nie udało w lepszy bądź gorszy sposób, prawdziwie bądź troszeczkę z pomocą sędziów? No tak, chciałbym stoczyć na pewno takie pojedynki rewanżowe albo z Diego Sanchezem, albo z Joe Luzonem. Wcześniej chciałem jeszcze zawalczyć z Jimem Millerem, no i dalej jakbym dostał taką propozycję, no to byłbym bardzo szczęśliwy. No ale tak naprawdę właśnie patrząc przez ten mój bilans walk, tak naprawdę no ten wachlarz tych zawodników jest tak ogromny, że tutaj no raczej ja też nie jestem w pozycji takiej, żeby sobie wybierać kogoś i ciężko przewidzieć i myślę, że tutaj nikt nie jest w stanie zgadnąć, kto będzie moim następnym przeciwnikiem. Myślałem może też o tej walce z Timu Pakalenem, z zawodnikiem, z którym miałem wcześniej walczyć, ale do tej walki nie doszło. No ale z tego co wiem, to Timu Pakalen jeszcze tam zmaga się z kontuzją, leczy kolano. Więc no, może kiedyś na jakąś następną walkę dostanę tego zawodnika, ale na razie myślę, że nie. Właśnie, twoja walka z Joe Luzonem została przez wiele i polskich, i zagranicznych portali branżowych nazwana największą kradzieżą 2017 roku. No nie wiem, czy jest tutaj czego gratulować, no bo jednak gdyby to poszło na twoją korzyść, to może jeszcze, ale czy gdzieś tam sprawia ci to jakąś satysfakcję, że jednak faktycznie no wszyscy widzą to, że ten wynik no nie poszedł tak, jak powinien pójść, nie w tą stronę. Znaczy bardzo się cieszę z tego, że faktycznie nie zostało to zapomniane dość szybko, bo często są takie sytuacje, że gdzieś tam ten wynik nie jest do końca uczciwy. Później zostaje to zapomniane i tak naprawdę zostaje tylko skaza na rekordzie, na którą każdy patrzy i jakby już nie pamięta, co się wydarzyło. No tutaj bardzo się z tego cieszę, że to było na tyle wyraźne, na tyle ewidentne błąd sędziów, że ludzie to zapamiętali i po roku praktycznie od tej walki dalej ludzie pamiętają, że jak ta walka wyglądała, jaki powinien być faktycznie rezultat. No, bardzo się z tego cieszę, bo trochę mi to skomplikowało faktycznie życie. Tak to miał rekord w UFC, może nie jakiś imponujący, ale byłoby 2-2. Więc brzmi lepiej i byłbym w dużo lepszej sytuacji. No właśnie, no rekord zupełnie nie taki, jak miał być. No myślę, że gdzieś tam odezwało się trochę takich fanów, którzy byli kibicami sukcesu. Jak te sukcesy sobie poszły, to, no to trochę hejt się na ciebie posypał, że byłeś takim pompowanym balonikiem. Czy ty w ogóle zwracasz uwagę na takie komentarze, czy w jakiś sposób cię w ogóle rusza coś takiego, czytasz to, co ludzie o tobie piszą? Mam nadzieję, że jak tak, no to tylko to pozytywne. Nie czytam i tak naprawdę nie słyszałem czegoś takiego, tak jak tego negatywnego hejtu, jak teraz mówisz, muszę
Możesz mi pokazać, gdzie znajdę takie ciekawe komentarze. No ale no, sam sobie zdaję sprawę z tego, że to nie poszło tak, jak miało iść, więc no tutaj ciężko, no trudno oczekiwać tego, że ludzie będą mnie chwalić i będą zadowoleni z moich rezultatów. No ja tutaj mogę tylko przeprosić moich fanów, że tak jest, jak jest, no i dalej będę starał się walczyć coraz lepiej, tak żeby tych wygranych walk było coraz więcej. No i dziękuję tym wszystkim fanom, którzy faktycznie są ze mną pomimo tych przegranych walk. Pamiętaj, że nie jeden, wiesz, przyszły mistrz zaczynał od porażek, także jeszcze jest szansa. Słuchaj, no już minęło troszeczkę czasu, od kiedy w twoim klubie tutaj w Poznaniu, w Luboniu właściwie, naszły pewne roszady. No, kilku tych czołowych zawodników pożegnało się z klubem, ale jak tak odwiedzam, no to faktycznie jest wam tam cały czas spora grupa. To nie jest tak, że klub się rozpadł, tylko on działa, funkcjonuje i no jakby walczyć z kim jest, ale czy ty to odczuwasz? No bo jednak gdzieś tam pewnie z Mateuszem Gamrotem, poza tym, że byłeś z nim teraz w ATT, no to głównie sparowałeś. No tak, no, dużo sparowaliśmy, ale tak jak mówisz, jest w dalszym ciągu tylu zawodników, że te treningi są bardzo mocne, bardzo ciężkie. Dzisiaj mieliśmy sparingi, no to bardzo dobrze posparowałem, jestem zadowolony i no i tak naprawdę niczego nie brakuje. No, ekipa jest bardzo mocna. No i tak jak mówię, no tutaj te wyjazdy, które mówię, że planuję jakieś tam wyjazdy czy coś, no to nie są jakby spowodowane tym, że czegoś tam brakuje w tym klubie i nagle jest gorzej niż było. Wiadomo, że tych zawodników, którzy odeszli, brakuje, no bo jednak jest to sporo wartościowych, bardzo wartościowych zawodników, ale no ja uważam, że takie wyjazdy do innych klubów, czy to do klubów zagranicznych, czy nawet do klubów w kraju, że na jakieś takie sparingi są potrzebne, żeby trenować z innymi zawodnikami. No, cały czas wyjeżdżałem, nawet jak nie za granicę, no to wyjeżdżałem się do Łodzi, do Tychu, wyjeżdżałem do Bielska na sparingi, sparowałem z innymi zawodnikami. No nie można się zamykać tylko w wąskim gronie i robić cały czas z tymi samymi ludźmi. Miałeś okazję teraz spędzić 3 tygodnie, właściwie 24 godziny na dobę z Mateuszem. Jak oceniasz jego formę przed KSW 42, które już teraz już za miesiąc, ale wcześniej było półtorej miesiąca wcześniej. Jak to wygląda u niego? No jak oceniasz jego rywala? No bo pewnie gdzieś tam tą sceną MMA się w Polsce trochę interesujesz. No myślę, że będzie bardzo dobrze przygotowany. Jest dobrze psychicznie nastawiony do tej walki, zasuwa strasznie, tam nawet trenerzy musieli go trochę uspokajać, żeby trochę odpuścił, trochę odpoczął, więc no myślę, że tutaj nic dziwnego, nic zaskakującego się nie wydarzy w tej walce. Tak naprawdę wydaje mi się, że Mateusz jest lepszy w każdej płaszczyźnie. Czy spodziewałeś się tego, że Borys w taki sposób przegra? No bo to też jest chyba nadal twój kolega, mimo tego, że już nie jesteście razem w klubie, no to chyba nadal gdzieś tam kontakt ze sobą macie. Czy spodziewałeś się tego, że to będzie tak wyglądało, no i czy w ogóle oglądałeś jego walkę z tą, w której utracił pas? Walkę oglądałem, no kontakt jakiś tam mamy cały czas, ale jakby nie uczestniczyłem w jego przygotowaniach. Nie widziałem tak naprawdę, w ogóle nie widziałem, jak się przygotowywał do tej walki. No byłem zaskoczony faktycznie, że poszło tak, jak poszło. No i no szkoda go, że była przegrana i to no, w takim stylu trochę jednoznacznym. No mam nadzieję, że się podniesie pod tym, coś tam pozmienia w tych przygotowaniach i wróci, wygra parę walk i odzyska ten pas. Czego ci życzyć w nowym roku? Jak najszybszej walki w UFC i no oczywiście na samych wygranych. No. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że zawalczę jeszcze w tej pierwszej połowie roku i jakoś to teraz pójdzie już z górki. Tego ci wszystkiego życzę. Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia już, w którym porozmawiamy, że w następnym wywiadzie porozmawiamy już o twojej walce typowo. Bardzo dziękuję za